Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem PomidorowyPL, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Sonic Colors Ultimate. I poprzednim razem w czwartym odcinku przeszliśmy sobie planetę Wisp. Oczywiście sam zone poszedł nam bardzo słabo pod względem rank, aczkolwiek jeżeli chodzi o pokonanie bossa, zdobyliśmy pierwszą eskę, moi drodzy, tak więc... Dzisiaj zabieramy się za Aquarium Park, oczywiście standardowe 6 aktów plus boss, bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem, bo nie ma tutaj za bardzo co przedłużać. Nagrywam tego samego dnia, czyli 20 października, tym razem o godzinie 17:25, czyli grubo przed live'em, tak więc przechodzimy do tematu, bez zbędnego przedłużenia jedziemy z tym koksem, ponieważ musimy. Wypadałoby na zapas nagrać jeszcze jeden odcinek, żeby po prostu był, co nie? Tak więc akt pierwszy zaczynamy. Zobaczymy jaka muzyka nam tutaj potowarzyszy, jestem ciekaw tego. I już na samym starcie spadamy w dół. Coś jak kurde Sonic Forces, dosłownie. I jedziemy kurde, jedziemy na pełnym buście, elegancko. O to właśnie chodzi. Oh yeah! Ile pierścieni po drodze zdobywamy. No to jest po prostu jakaś miazga, miazgonator dosłownie. Co to w ogóle był za chiński jakiś budynek? A, ty, tutaj roboty są w postaci tych, takich samurai. Elegancko. Wow, 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 wow. Kurde, nie byłem przygotowany na to, co mnie tutaj będzie czekać. To jakoś podpowiedź mamy, ale bez przesady, nie potrzebujemy tych podpowiedzi na razie. Dobra. Czyli wygląda na to, że ten klocek musimy przesunąć. Dawaj, przesuwaj, szybciej, 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 szybciej. Mam tylko pół godziny dostępnego materiału na telefonie, tak więc muszę się sprężać. Gdyż, no, nie chciałbym, żeby wydarzyła się ponownie sytuacja, że kamerka mi, nie wiem, gdzieś tam zaświruje w pewnym momencie. Wolałbym jednak, żeby takich momentów nie było. Pamiętajmy, że Sonic nie umie pływać, taka ciekawostka, bardzo ważna, więc trzeba co jakiś czas bąble zbierać. Okej. Jedziemy z koksem, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, nie śpimy. Gdzie ja w końcu jestem? O-o. O kurde, ale to była kozak akcja. Dawaj, 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 złap się. Elegancko. No to po prostu miazga była teraz, tu się odpierdzieliło. Dobra, stańmy, o nie! Dobra, tu nie wyszło. Ale tu już wyjdzie, tu już chyba będzie końcówka, co nie? Mam przynajmniej taką nadzieję. Okej, i po co w ogóle jest ta skrzynka? Nie rozumiem za bardzo, po co jest ta skrzynka? A, chyba że musimy tą skrzynkę przesunąć tam. Może i tak. Never mind. Lecimy do przodu. Ale długi jest ten poziom, powiem szczerze. Jeden z dłuższych. O kurde ty, jak spamie X to możemy tak sobie do góry lecieć. Ty, elegancka sprawa. Znaczy ja wiem, że chyba na to już uwagę zwróciłem, ale mimo co chciałem również zwrócić. Aha, czyli tutaj na górze nic nie ma, dobra. Kurde, bylebym zdążył, nie? Z tymi pół... A tam... Exit jest chyba. Ty, exit jest, bez kitu. O kurde! Jaki wynik będzie? Ranga B, dobra, no to może być nawet, to jest... Tak nawet, chociaż uważam, że się nie zgadzam z werdyktem, bo mógł być inny. Kurde. Muszę trochę z tym światłem kombinować, wybaczcie, na razie mam światło z lampki, innego nie mogę mieć. Ale sobie za jakiś czas ogarniemy światełko, żeby było lepsze oświetlenie, żebyście mogli moją mordę lepiej widzieć, albo moją twarzyczkę, przepraszam. Dobra, czas na akt drugi w takim razie, mam nadzieję, że tu żadna z dupy cutscenka się nie pojawi, mnie nie zaskoczy. Bo trochę przyznam, że... Zdenerwowałbym się, gdyby tak było. Wydaje mi się, że w ogóle ten zone będzie... Ta planeta będzie trochę krótsza niż te poprzednie. I tu mamy teraz sekcję 2D. Okej. Zaczęliśmy z sekcją 3D, a teraz mamy sekcję 2D. No i tutaj nas Tails oczywiście ratuje, bardzo dobrze. 10 żyć mamy. Kurde! Nie to chciałem zrobić. Dobra, puszczaj mnie. 9. O. Fajne w ogóle jest to, że te monety się na nowo respawnują, tak więc tu nie mogę powiedzieć, że jest źle. Mógłbym zaryzykować, ale nie chcę, tak szczerze. I kiedy indziej sobie zdobędziemy tego czerwonego ringa. Więc lecim. O, dokładnie tak. Ogólnie mówię, patrząc na te poziomy, one są naprawdę mega krótkie. Jedyne co mnie troszeczkę w tych poziomach trzyma, to to, że ciekawość jakby tego, co ja ominąłem, nie? Ale tak, no to poziomy same w sobie są naprawdę kurcze pieczone, krótkie w ciul, bym mógł powiedzieć wręcz. O. Widzicie? Minuta 6, no kurde, co to jest za poziom, przepraszam bardzo. Nawet rangi B nie dostałem? No tylko tego cymbała zasranego dostałem? Ja pierdziula, myślałem, że będzie tak fajnie, myślałem, że chociaż B dostanę, a tu kurde C. Ja nie wiem, ja mam jakiegoś pecha do tych poziomów, ja bym, nie wiem, musiał te poziomy chyba w 10 sekund robić, żeby one, nie wiem... coś w Game Landzie się pojawiło, ale Game Land na razie nas nie interesuje, myślę, że Game Land zostawimy sobie na jakiś ekstra odcinek. Dobra, no to pierwsze dwa akty zrobione. Czas na akt trzeci, zobaczymy czym akt trzeci nas zaskoczy. Bo mówię, patrząc jakby na długość, sami raczej wywnioskowaliście, że to nie są jakieś długie poziomy, to są bardzo krótkie poziomy i gdybym naprawdę przechodził tę grę na pałę, dosłownie biegnąc do przodu, olewając kompletnie wszystko, a nie zatrzymując się jak czasami taki głąb, podejrzewam, że ten let's play miałby po 20 odcinków, znaczy po 20, jezu, po dwu... Nie to miałem na myśli. Chodziło mi o to, że skoro odcinki u mnie mają po pół godziny chwilowo, to te odcinki miałyby u mnie po 20 minut maksymalnie. Nie więcej, nie mniej. A tak to widzicie, ja nie olewam sprawy, tylko staram się wszystko zbierać. Dobra, jak ja mam się tutaj zdobyć bańkę jakąkolwiek? No, Sonic utonął, zajebiście, tylko jak ja miałem się uratować? Nie wiem, ktoś pomyślał? W ogóle tam żadnych bąbelków nie było. Więc jak bym miał się uratować? A, tutaj są. Dobra. Elegancko. Tu już mamy zebrane w takim razie. Kurwa, biegnij szybko. Biegnij. No biegnij, kurde, łap się. Bąbel, elegancko. Aha, i taka też ciekawostka, ale myślę, że kurwa, to ciężko ciekawostką nazwać. To naprawdę, ktoś by musiał chyba mój let's play tylko w tle słuchać. Ale jak widzicie, zauważyłem taką ciekawą zależność. Mianowicie w momencie, kiedy poziomy są bardzo krótkie, które na przykład przechodzimy, nie wiem, w minutę albo tam w 2 minuty, to w tych poziomach w ogóle checkpointów nie ma. A jak są, to naprawdę bardzo rzadko. Może tylko jeden na tak zwany akt. A tak ogólnie to do takich krótkich poziomów no nie ma checkpointów, no bo skoro przechodzimy je bardzo szybko, no to po co są te checkpointy? No trochę bez sensu by to było, co nie? Też mi się tak wydaje. 2 minuty. Za chwilę tu chyba będzie koniec. Tak mi się wydaje. O, lecimy, lecimy do góry, lecimy. Patrzcie, kurde, spamujemy iksik, dobrze, elegancko. No, tak jak mówiłem. Exit. Proszę bardzo. Cała filozofia. Ale jest C. Niech będzie już to C. C lepsze niż D. No i Sonic utonął, elegancko, kurde, widzicie? Sonic Team, co wy odwalacie? Wasza maskotka utonęła, jesteście z siebie dumni? Ja bym nie był z was, ja bym nie był na waszym miejscu dumny, tak szczerze. Upokorzyliście biednego jeża Sonika. Jesteście z siebie dumni? Dobra, lecimy z koksem, akt 4 teraz. Dobra, żadnej cutscenki nie ma, więc jesteśmy póki co bezpieczni. 12 minut na liczniku, to już jest o wiele szybciej. Tak więc wydaje mi się, że ten akt nawet, znaczy ten ogólnie, tą planetę zrobimy nawet szybciej niż mi się wydaje. A na jutro sobie zostawię planetę numer 6. Bo to już jest odcinek 5, czyli 5. planeta, Aquarium Park. A w odcinku 6 będą pozostałe i 7 to będzie finałowy odcinek. Prawdopodobnie w 7 odcinków się z tą serią zmieścimy. Szkoda, że tak krótko. Ale z drugiej strony, no czego my oczekujemy od grach Sonika? No proszę was. Wy serio oczekujecie, że nie wiem, to będą jakieś długie gry? No proszę was. Z czym do ludzi, kurde? Nie powiem, fajnie by było generalnie, żeby to była trochę dłuższa gra. No ale jak ma to działać, wiecie, też na zasadzie takich starych, tych samych, jak to się mówi, schematów, no to ja bym wolał, żeby to była krótsza gra, ale żeby nie miała takich problemów, jak na przykład miał Sonic 06. Ale ich pocisnąłem, ale ich dojechałem. Widzicie, kurde? Ale zostali dojechani frajerzy. Dobra, tu przesunięte. O, to też. I elegancko. I teraz zium w dół. I lecimy już teraz normalnie, gdyż boost nam się skończył. Szkoda. Myślałem, że trochę dłużej nam jakby ten boost przytrzyma. O, i tu w razie co bierzemy bąbel. I tu Wispa mamy. Bierzemy co nasze. Zaatakowaliśmy rybę batnika. I tu gdzieś będzie, kurde, jak nic exit. Jak nic, gdzieś tutaj zaraz będziemy mieli koniec poziomu. Dobra, pyk. Dawaj. Tam na dole, z tego co widzę, to tam tylko są pierścienie, ewentualnie wispony. A tu gdzieś zaraz będziemy mieli koniec. O, uwaga na minę. Tu warto byłoby zrobić właśnie coś takiego. Okej. Uwaga na kolce. Bang. Elegancko na pełnym speedzie. To jest właśnie coś, co uwielbiam w Sonicu Colors. Jestem ciekaw, czy tutaj ten znany, lubiany i kultowy youtuber, u którego przynajmniej ja lubiłem oglądać Sonicowy maraton, wypowie się na temat Sonica Colors Ultimate. Chociaż wydaje mi się, że powiedziałby dosłownie to samo, co w odcinku Sonic Colors. A więc chyba bym nie liczył na jakąś reckę z jego strony, a szkoda, bo może by miał coś nowego, fajnego do powiedzenia na temat. Tak mi się przynajmniej wydaje. I chodzi mi tutaj oczywiście o wujka Mrówę. Ale wujek Mrówa chyba się nie zajmie tym tematem. W ogóle będę musiał na dniach obczaić, zobaczyć co tam u niego na kanale. Ale zostali porobieni frajerzy. Oj, jak mi przykro. Wcale nie. Nikt nie pytał. Ci tutaj się kurde przygotują. Kurde. Nie wiem. Angażują się, chcą mi tymi kurde katanami zrobić krzywdę, a w rzeczywistości to się nic nie dzieje. I to mi w ogóle przypomina City Escape z Sonic Adventure, nie? Bez kitu, to takie City Escape, ale pod wodą. Tylko zamiast jakby tej ciężarówki goni nas robot, no nie? Znowu to samo, kurde, znowu frajer nas goni. Co za śmieć! Ale śmietnisko z niego! Trzeba od niego z daleka się trzymać. Jak ja mam to zrobić, do cholery jasnej? Kurde, nie tu! Znowu kółko. Znowu uciekamy. Chciałem w lewo wcisnąć, a kurde, Sonic stał w miejscu jak taki ślepy lemming. Dobra. Ale kurde, ten robot chce iść ze mną na Mortal Kombat bez kitu, albo do oktagonu, kurde, na Fame MMA. Co on se wyobraża, kurde? Czy on w ogóle myśli? Myślenie to chyba ciężko u niego z myśleniem. No, jeszcze niepotrzebnie skręciłem, brawo. Ale to mogę siebie co jedynie winić, nikogo innego, tylko siebie. Jezus Maria, czy ja ukończę ten poziom? Serio? Serio? To była końcówka poziomu, z którą ja się tak męczyłem. Do dupy z tym poziomem, do dupy. O i D, no jak będzie D, jak kurde dupsko. Ale przynajmniej życie mam. A dobra, trudno z tymi kurde. Z tymi pozostałymi tymi liczbami i z tym napisem. Wywalone w to, kompletnie. Dobra. Co tu będziemy mieli teraz? Akt 5. Pytania, czy mi w ogóle miejsca na kamerce starczy, bo w najgorszym przypadku będziecie mieli końcówkę odcinka bez mojej mordy, bez mojej twarzuni. Ale trudno się mówi, no jeżeli tak będzie, no to nic na to nie poradzę już. Chciałbym bardzo poradzić, ale w tym wypadku chyba miejsce mi się po prostu na nadzwyczajnym świecie kończy, więc będę musiał wrzucić te nagranie na kompa. Jutro po prostu ze świeżym telefonem, a raczej ze świeżym miejscem zabrać się za nagrywanie, nie? Okej, tu są te ruchome platformy, które się tak trzęsą jak galareta. O, +1 byku, +1. Uwaga. Elegancko, elegancko. Okej. To już mamy zebrane. Trzeba było nadrobić. O, elegancko. Pyk, pyk, pyk. O, tak jest. Tak jest. Dobrze. Ale strollowało mnie. Okej. No nie. No proszę was. Może mamy szansę zdobyć wszystkie red ringi. To by było fajnie. No proszę, kurde, no nie. Dobra, jest zebrane. Ale co z tego, że ja to zebrałem, skoro mi to ucieka? Cholera. Dobra, nadal mamy dwa, więc trzeba, kurde, jeszcze raz zebrać. Ja to zrobię na spokojnie, poczekaj tak chwilę. Prawie było. Prawie bym miał, kurde, tą czwartą, tego czwartego ringa. No tutaj nie będzie jakby za bardzo fajnej rangi, to już od razu wiem. No nareszcie się udało, kurde. Ale fajnie, kurde, udało się w końcu, jestem zadowolony. Dobra, tutaj mamy, na szczęście. Pyk, pyk, pyk. 26, dobra, proszę jeszcze wytrzymaj. Wytrzymaj jeszcze trochę. O. Dobra, mamy to. Komplet. Yes! Mamy wszystkie, kurde. Sięgaj ku gwiazdom. Elegancko. Dwie trofki zrobione. Co to są za strzały? Skąd one padają? A, z tego! O kurde, z tego to spadało. Jest życie! Żyć! Jest! Kurde! Jest! Mamy to! Dobra, idziemy dalej. To już będzie chyba ostatni akt nas czekał, chyba szósty to będzie. Ale piąty to nam elegancko poszedł. Co prawda gówniana ranga, ale przynajmniej mamy wszystkie czerwone ringi zebrane. No, tu już mamy akt szósty. Ale teraz czekajcie, zrobię miejsce na telefonie. Kurwa, dobra, mamy to. Jest, udało się. To ten poziom, kurde, powiem wam, że on poszedł chyba najlepiej ze wszystkich poziomów w samej grze, nie? Tak więc lecimy teraz z aktem szóstym. Zobaczymy, co tutaj na nas będzie czekać. Trochę przybliżę sobie, żeby nie było też akcji, że lipa wygląda z widocznością. Już sobie zrobiłem miejsce, tak więc już o nic się martwić nie musimy. Ale motyw muzyczny ogólnie tego świata jest tak samo piękny jak, kurde, planeta Wisp. Normalnie, no żyć nie umierać, moi drodzy. Żyć nie umierać. Tutaj, kurde, dwie ładne trofki nam wpadły, więc, kurde, co każdy odcinek jest jakiś mały progres. Kurde, widzicie to? Ale fajnie to wyglądało przez chwilę. Dobra, teraz szybko zabieramy bąbelek i lecimy do góry. Wyżej, 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 wyżej. Wyżej, 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 wyżej. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, nie. Nie gadaj. Elegancko, elegancko idzie, świetnie, powiem szczerze. Mimo że się stresuję tymi poziomami, to idzie, kurde, bardzo dobrze. Twórcy naprawdę potrafią zaskoczyć i to pozytywnie. Nie sądziłem w ogóle, że Colors jest tak świetną produkcją. Kurde, taka świetna produkcja miała minęła, nie? Aż mnie w ogóle dziwi, że ta gra wcześniej nie wyszła na inne konsole. Ani nie wyszła w ogóle na PC-ta, bo na przykład Sonic Lost World przecież też był grą stricte pod konsolę Nintendo, a jakoś wyszedł na PC-ta. A ta gra dopiero teraz wyszła. Jaki był w ogóle powód? Dlaczego oni tak zrobili? Czemu, że się tak uczynili? Odpowiedzcie mi na to pytanie, twórcy. Kurde, jak to zleciało, a ja w niedzielę dopiero co serię zacząłem, a tu już 5. odcinek. Prawdopodobnie przedostatni. Znaczy przedostatni, bo tak na do... Ej! Ale ładnie ten wodospad zrobili w ogóle. Miazga, ja lubię coś takiego w grach. Dobra, jak ja mam teraz tam się dostać? Tak nie żeby coś. Może zdobądźmy najpierw pierścienie. Tak będzie chyba najlepiej. Okej. Okay. Zdobądźmy najpierw pierścienie. Ale nie, pierścienie mamy, Wispa nie mamy. Dobra, jak gra chce, żebyśmy się tam dostali. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Dobra, jest, udało się. Możemy lecieć dalej. Lecimy do góry, lecimy, 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 lecimy. I zium. A, tutaj możemy. Nawet nie możemy, a musimy. O, tutaj mamy checkpoint, elegancko. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Bardzo mi się podoba, kurde, koncepcja tego poziomu. Taki, kurde, połączenie podwodnego miasta z takim chińsko-japońskim motywem. To jest coś pięknego. O, i chociaż jednego Red Ringa mamy. Tam byłby drugi, ale no niestety. Ale no niestety. Kurde nara. Kurde nara. Dobra, podniosła się krata. Tu już checkpoint jest. Kurde. Co to jest? Co to było? Jakiś węgorz. O kurde, ale żeśmy tutaj teraz, to było dobre zakończenie poziomu. Wiertłem, kurde, w koniec poziomu. Da jak dupa. Ech, kurde. Przynajmniej życie jest. Tyle dobrze. No i tyle, 616100. Kurde, brzmi jak jakiś, kurde, telefon w krajach zagranicznych. Wiecie jak jest u nas, nie wiem, 48 Znaczy, przepraszam, plus 48 i tam jakieś liczby, to takie 6161. Śmieszne trochę, śmieszne, nie powiem, że nie. I tam mamy już bossika. DDDCCB. Będzie co poprawiać, oj, będzie co poprawiać. Man, running past all those fish put me in the mood for sushi. I doubt Eggman had the decency to put a good sushi joint in this park. Remember, ladies and gentlemen, try the newest dining experience here at Eggman's incredible interstellar amusement park, the bucket of sushi. Now with fish. Ugh, like I was saying. Hey, did somebody here order a clobbering? Are you sure? It says somebody ordered an extra large clobbering topped with everything. Okay. Tell you what, I can't take this thing back, so I'll give you an extra large clobbering for nothing. Hope you're hungry. No to zobaczymy, jaki łomot spuścimy tej bestii. Szkoda, że oni nie mają żadnych imion tutaj napisanych, bo byłoby ciekawie, tak szczerze. Ale dobra, zobaczmy. Podwodna bestia. Zobaczmy, co ta podwodna bestia ma dla nas przyszykowanego. W razie co pierścienie się pozdobywa. A widzę, że my możemy tutaj do góry lecieć. Gdzie jest ta bestia? I co w związku z tym? Gdzie on jest? Aha, rakiety w moją stronę lecą. Ej, chyba wiem, w co muszą trafić. Muszą w te bańki trafić. W te bańki. Więc zróbmy tak, żeby rakiety w bańki trafiły. O właśnie, coś takiego. Dokładnie. A przede wszystkim by rakiety teraz trafiły. O, właśnie. Dawajcie rakiety. Tutaj, o, patrzcie, widzicie? Kurde, nie widzicie, bo to zasłania wam. Chodźcie tu. O, dobrze, lecimy. No nie polecimy, no kurde, nie. Elegancko, ty. I co to zmieniło? Dobra, statek zatonął. Tak? To jest statek? Czy to był boss? Nie, to nie był boss, to był statek tylko. Ta, będziemy mieli bossa. Dobra, ładujemy sobie pierścienie. Leć tutaj w dół, leć tu w dół. Ale oberwał. Gdzie ja jestem? A, tutaj jestem. A, i teraz powtórka z rozrywki, że znowu te rakiety będą musiały w te bomble trafiać i tak dalej. Dobra. Trzeba się ratować. Okej, znowu wajcha podciśnięta. I zobaczmy teraz. Skupiam się też tutaj na muzyce, która leci. I ogólnie na całym tym otoczeniu, bo pomysł na walkę z bossem jest naprawdę ciekawy. Znowu oberwał. O, już po nim. Ty, po nim już. LOL. I to tyle. Cała walka. Już myślałem, że jakiś dodatkowy cios będzie albo coś. O, na C żeśmy chociaż zrobili. Takie pocieszenie, moi drodzy. No i Sonic się utopił. 1, 2, 4, 3, 0, 6, 0. Ten numer to kłopoty. Great job, Sonic. You know me. I aim to please. Well, I'm totally pleased and a little nauseous. I grabbed a bite at the bucket of sushi. What's the verdict? His cruelty knows no bounds. I po co był ten cały dialog z Tailsem, tak się zapytam, skoro nic nie zostało w ogóle tutaj takiego konkretnego powiedziane. Taka rozmowa bez sensu trochę bym powiedział. Tak więc zobaczmy, jak tutaj wygląda nasz Aquarium Park. 35, no chwilowo poszedł nam najgorzej ten świat, ale przynajmniej mamy tutaj wszystkie red ringi zebrane. Jeżeli chodzi o mapę świata, to mamy 21%, a więc teraz tak. 50, 43, 40, 42, 35 i teraz mamy Asteroid Coaster. Ale Asteroid Coaster zajmiemy się w następnym odcinku, czyli jutro prawdopodobnie, czyli 21 października. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba Sonic Colors Ultimate, jakieś wspomnienia czy coś, jak wam się w ogóle seria podoba. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. No i polecam na socjale wbić, linki są pozostałe w opisie. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Adios!